Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na przegląd katalogu grudniowego Avon. Troszeczkę spóźniony, ponieważ złapałam COVID-a i nie miałam węchu, nie miałam nawet siły przetestować tych produktów, więc to co się udało, to po prostu streszczę Wam ten katalog, ponieważ i tak jest już połowa miesiąca, więc może się jeszcze komuś przyda. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na przegląd katalogu grudniowego Avon. Troszeczkę spóźniony, ponieważ złapałam COVID-a i nie miałam węchu, nie miałam nawet siły przetestować tych produktów, więc to co się udało, to po prostu streszczę Wam ten katalog, ponieważ i tak jest już połowa miesiąca, więc może się jeszcze komuś przyda. Zapraszam do oglądania. Na kolejnej stronie mamy tą serię z olejkiem kokosowym z Avon Care w prezentowym opakowaniu. Ja właśnie kupiłam ten krem 400 ml w Focusie w poprzednim zamówieniu. Natomiast ten olejek, przepraszam, balsam do ust regenerujący, on jest z emolientami i z substancjami odżywczymi, natomiast on wygląda tak. Ja go teraz właśnie używam. On jest po prostu tą tradycyjną wersją, wiecie, w takie kwiaty? Nie pamiętam, jaki był wzór, ale to jest po prostu zmiana opakowania i to nie jest ten typowy balsam z olejkiem kokosowym. Ale jest bardzo dobry. Chyba, że bardzo odwodnię sobie usta, no to wtedy na mnie już nie działa. Na kolejnej stronie mamy nowe świąteczne produkty. Konkretnie płyny do kąpieli. I tutaj mamy owoce leśne ze śmietanką i wanilia i figa. I wanilia figa była kiedyś w większej butelce, w większej pojemności. A te owoce leśne pachną bardziej owocami leśnymi niż śmietanką. Trochę jakby czuć może nie tyle śmietanki, co jogurtu, ale spoko. 5,99 kosztują. Mamy oczywiście zapach Little Black Dress w zestawie. Zestawy Incandescence. Może spróbuję jeszcze troszkę Wam przybliżyć. Zestawy Eniu. Moje ulubione zapachy Maxim i Maxima. Przepiękny zapach swoją drogą. Nektarynka. Jaśmin wielkolistny i kwiat immortelle. Miałam kiedyś próbkę, stwierdziłam, że kupię większą wersję zapachu, naprawdę bardzo ładna i całkiem trwała, kobieca. Również miałam Pur Blanche, akurat w wersji mgiełki. I ten zapach również jest taki kwiatowy. Kobiecy, ale już mi się troszeczkę przejadł, bo zmienił się mój gust zapachowy i teraz też po odwodnieniu niestety, ale mój węch się troszkę jakby stwierdził, że nie będzie tolerował mocnych kwiatowych zapachów, ani nawet takich zapachów z frezją, jak tu jest frezja peonia, biała róża. Teraz tylko świeże zapachy. A ze świeższych Celebre. Melon, porzeczka i jaśmin. I pachnie całkiem ładnie. Czuć bardzo wyraziście tego melona, moim zdaniem. Na lato zapach będzie idealny, myślę. Mamy także zestawy dla mężczyzn. Zestawy makijażowe z moim ulubionym tuszem 5 w 1. Kolejne produkty Eniu. I tutaj się też na chwilę zatrzymam, żeby polecić Wam tą odżywkę kompleksowa pielęgnacja.
Ona kiedyś była pod inną szatą graficzną Nutri 5. Teraz to jest nowa szata graficzna, ale powiem Wam, że naprawdę jest świetna dla moich włosów, bo nie rozdwajały mi się tak bardzo końcówki. Więc jeżeli macie na przykład z tym problem, że rozdwajają Wam się włosy, albo macie takie suche włosy jak siano, tak jak ja po odżywce, która zawiera alkohol, to bardzo polecam tą. Mamy też produkty z Planet Spa o pięknym zapachu masła shea. I tutaj mamy również zestawy, tym razem z mgiełkami i produkty do kąpieli. I tutaj jest nowy zestaw z żelem do podprysznic, mydłem do rąk i mgiełką o zapachu pierniczków. I co mogę powiedzieć, że jak pierwszym razem otworzyłam i powąchałam, to ten zapach wydawał się wręcz duszący. A jak go powąchałam jeszcze raz wczoraj, bo próbowałam nagrać wczoraj, ale mi nie wyszło, to właśnie nie jest taki duszący ten zapach. Natomiast ta mgiełka, słyszałam opinię, że jest dość dusząca, ale jej nie miałam. Kolejne zestawy i tutaj mamy zestaw o zapachu czereśni i gałki muszkotołowej. Ja mam mgiełkę i z tej serii, i ona jest taka, ma taki kwaskowaty zapach. Właśnie czuć ten zapach czereśni i przełamuje go zapach gałką muszkotołową. Jest takie słodkawo-korzenne, nie wiem jak to określić, bo nie wąchałam nigdy samej gałki muszkotołowej. Tutaj mamy zapachy truskawka i to pachnie jak, raczej powiedziałabym, to masło do ciała. Bardziej mi się wydaje, że to jest jogurt truskawkowy, ale truskawki mocno czuć. Tutaj mamy mgiełkę z wanilia i drzewo sandałowe i ten balsam, który ja mam. I może będzie widać. Ja już go zużyłam z połowę. On ma dwa kolory. I jak się nałoży troszeczkę, no niestety tu raczej nie będzie widać. Widać bardzo delikatne drobinki. Ma zapach budyniu waniliowego, dobrze całkiem nawilża. Także jeżeli lubicie zapach wanilii, budyniu waniliowego, to Wam polecam. I też skóra wygląda na taką bardziej, ja wiem, odżywioną. Zdrowie po prostu jak błyszczy, nie jest taka matowa i sucha, wiecie. Mamy też zestawy dla dziewczynek Frozen. Bardzo ładny zapach. To jest akurat zapach owocowa błogość. Tu mamy jeszcze kwiatową radość i morskie przygody. A tutaj mamy balsam do rąk i ciała 50 ml i błyszczyk do ust. Wody mają po 15 ml, aczkolwiek powiem Wam, że naprawdę ładny jest ten zapach. Odkryj zapach wody toaletowej. Z tej serii jest taka duża woda też toaletowa o zapachu morelli, jagód, chyba wanilii i waty cukrowej. Coś takiego. Tutaj mamy taką promocję, że jeśli wydało się 39,99, to za 59,99 w tym katalogu można sobie zamówić takie zestawy Today, Tomorrow, Always dla niego lub dla niej Today, Tomorrow, Always This Love. I osobiście ten zapach bardzo mi się podoba, jest taki świeży, bo jest ten różowy grapefruit z płatkami jaśminu i piżmem. Jest taki kwiatowy, świeży i bardzo przyjemny, natomiast ten zapach neroli i nuty waniliowe
No nie mój gust zupełnie akurat. Mi się nie podoba, ale co kto lubi. Co do tego zapachu, to przypomina mi iftrów. Mamy też trzy komplety świec lub komplet trzech świec lub komplet trzech dyfuzorów. Świece palą się do 17 godzin. Trwałość zapachu minimum 5,5 tygodnia i mamy zapachy Today, Faraway i Little Black Dress. Mamy też takie 1 plus 1 na perfumy. O, osobiście bardzo mi się podoba ta promka. 1 plus 1 za tatusze Euphoric oraz bazę pod tusz zwiększającą objętość rzęs, która jest nowszym produktem w Avonie. I jeżeli ktoś by chciał wypróbować na przykład dwa tusze albo tusz i bazę, to jest naprawdę świetna okazja, bo wtedy ma dwa produkty tak naprawdę za 28 zł, co jeden daje za 14. Uważam, że świetna cena. Zatrzymam się na chwilę tutaj, żeby opowiedzieć trochę o tym toniku, ponieważ ja miałam ten z taki zielony, miałam kiedyś z glinką. On był mocniejszy, natomiast ten z węglem jest słabszy. W tym sensie, że nie czuć tak mocno alkoholu i nie jest taki mocno wysuszający. Także ten jest dla mnie lepszy właśnie z tego względu. Również się zatrzymam na tym zapachu, bo ten zapach planuję kupić jako prezent dla bliskiej mi osoby, ponieważ bardzo jej się podoba. Zapach całkiem trwały, intensywny. I tutaj mamy zestaw z balsamem, perfumetką i perfumami wodoperfumowaną lub całą wodę perfumowaną. Kolejny bardzo trwały zapach to jest Persif, dobrze znany. Również można go grawerować na życzenie. Jest też taka edycja świąteczna. Z taką specjalną po prostu naklejką w śnieżynki, które osobiście uważam, że są urocze i piękne. I ten zapach jest dość intensywny i czuć go dosłownie z odległości kilku metrów, bo jak kiedyś miałam egzaminy i pani z komisji się wypsikała tym zapachem, to ona nie czuła zapachu, a ja go czułam z odległości 4 metrów. No może przesadziłam, a z 3,5 to było. Mamy również na kolejnej stronie zestawy kosmetyków Faraway. Oczywiście zapachy, perfumetki, balsamy. Ten zapach Rebel jest dosyć taki słodki, czyli właśnie ten karmel. Myślę, że na zimę będzie super. Rebel i Diva mogę stwierdzić, że jest taki dosyć specyficzny, ale też ładny, taki właśnie kobiecy zapach. Powiedziałabym, że lekko otulający, ale taki naprawdę zapach dla gwiazdy.
Royal uważam, że strasznie ziołowy, bo jest to jak z nasion kolendry i jaszmin i wanilia. I niestety ja czuję mocno tą kolendrę, więc zapach nie dla mnie. Faraway Glamour, bardzo ładny zapach. Ta czarna porzeczka jest właśnie tak ładnie. Wymieszana z tymi pozostałymi nutami zapachowymi, wanilią z Madagaskaru i piżmem. Mamy także zestawy za 39,99. Tradycyjny Faraway, bardzo słodki zapach. I tak samo Eve Confidence, bardzo słodki zapach. Jeżeli ktoś lubi słodkie zapachy, to polecam. Oczywiście zapachy dosyć trwałe i Faraway jest dosyć intensywny. Kolejna seria zapachów jest to Rare. Mnie się najbardziej podoba Solar Narcissus i Rare Pearls. Solar Narcissus jest takim ciepłym zapachem. Gold. Czuć, że taki luksusowy, specyficzny zapach, ale raczej dla bardzo takich dojrzałych osób. Natomiast Pearl to jest taki kobiecy, luksusowy zapach, że jak go wącham, to kojarzy mi się z perłami nawet. Tutaj jest magnolia, drewno różane i sandałowiec. Uważam, że piękny zapach, taki właśnie luksusowy na jakieś bardzo eleganckie okazje, jakieś bale. Dlaczego nie? Mamy również nowy zapach Celebre Star, jest to woda toaletowa. I szczerze mówiąc, ona ma tu zapach imbiru, różowej piwoni i piżma, ale moim zdaniem to pachnie trochę męsko. Jeżeli któraś z Was ma, dajcie znać. Kolejne takie luksusowe dość perfumy. Luksusowy zapach taki trochę otulający, można powiedzieć. Premier Lux, miałam kiedyś perfumę, taki ładny zapach. Przy zakupie dowolnego produktu z katalogu 39,99 za 50 ml. Bardzo ładna też jest ta butelka. Jeżeli ktoś lubi takie zapachy, to polecam. Kolejne perfumy. Tym razem przy zakupie dwóch zapachów. 39,99, 1,49,99. I to jest właśnie zapach Eve Truffle Bestseller. Karambola różowa, frezja i drzewo cydrowe. Nie ma tych nut, co... This Love, ale uważam, że podobne, bo świeże. Kolejne promki na perfumy też są zapachy męskie, które mi się bardzo podobają, czyli Pure oraz Individual Blue Strong i Individual Blue. Aha, wody toaletowe dla mężczyzn są po 100 ml. Wody dla niej są po 50 ml. Mamy również kilka perfumetek. Oczywiście kupuję Eve Embrace dla mamy, bo ona się rzadko psika. O, a na tej stronie mamy nowe zapachy Artistic. I już sobie wąchałam, ale jeszcze raz powącham. Nymfa Lumière. Francuska nuta. Inspirowana sztuką Claude Moneta. Spoko. Zapach naprawdę śliczny. Kwiat lotosu, jasne drewno, piwonia. I uważam, że będzie dobry na wiosnę, myślę, na lato. Ale jeżeli nie lubicie bardzo mocnych zapachów, to może Wam się sprawdzić też ten, bo jest taki lekko świeży, kwiatowy. A się chce wąchać?
I naprawdę są piękne te zapachy, ale ja bym używała na cały rok, a nie tylko na wiosnę. Ale taki właśnie kojarzący się z wiosną jest ten zapach kwiatowy. I wszystkie zapachy Artistic kosztują 69,99. Mamy też takie zestawy Today. I tutaj mamy wersję Amour, edycję limitowaną. Kupiłabym próbki, ale nie są dostępne. Czy się mylę? Jeżeli wiecie, czy są próbki dostępne tego zapachu, dajcie proszę znać, bo zapach. No, pięknie się prezentuje na tym kółeczku do powąchania. Oba zapachy, i męski, i damski, bardzo ładne. Tylko nie wiem, czy jak się skomponują z pH mojej skóry, a nie chcę zrobić nieładnego zapachu. Zapach kosztuje 69,99 za 75 ml. Więc też widać, że jest duża pojemność. Zapach jest wydajny. Tutaj mamy więcej zapachów z tej serii i mamy też nowość, czyli perfumy w kremie. I krem o zapachu Today, Tomorrow, Always. I akurat perfumy są Today, krem jest Tomorrow. Powiem wam, że czuć mimo wszystko zapach kremu. Taki zwykły kremik. Zostawia lekko tłustawą warstwę na dłoniach, jeżeli się je myje. Więc jest taka trochę ochrona. Całkiem uważam, że jest przyjemnie taki odżywiający. I też czuć zapach właśnie tych perfum. Także w katalogu kosztuje 8,99 za 30 ml. Tych perfum w kremie nie miałam, więc się nie wypowiem. Kolejne zestawy. Produkty dla niego. Bardzo polecam Avon Luxe, bo jest taki świeży, pełen energii. Nawet mnie przypasował jako kobiecie. Więc coś w tym musi być zapachu. Tutaj mamy zapachy Black Suede i Black Suede Touch. Za 125 ml 49,99. Oba zapachy bardzo lubię, aczkolwiek uważam, że ten Black Suede jest intensywniejszy. Dosyć mocno czuć nuty skóry. Jest tu świeże zielone nuty, akord drzewny i skóra. Czuć akord skóry i mocno czuć drewno. Taki mocno korzenny zapach. Powiedziałabym, że ciepły, otulający, mocny, trwały bardzo. Imbir, patchouli i drewno kaszmirowe w przypadku Black Suede Touch wydaje mi się, że jest delikatniejszy. Chociaż ten imbir to zazwyczaj jest dość mocny. A tutaj mamy kolejny zapach dla mężczyzny, który ja sobie kiedyś kupię i będę go używać, bo na razie mam niestety dużo perfum jeszcze nie zużytych, a nie chcę, żeby się przeterminowały. To jest zapach lawendy, olejku z geranium i leśny mech. I właśnie czuć. Czuć zapach takiego roślin leśnych. Przełamanych właśnie z zapachem lawendy, ale dominuje tu zapach lawendy. I wszystkie zapachy kosztują 19,99. Bardzo piękne, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Jeżeli ktoś lubi takie delikatniejsze, nieduszące, myślę, że mogę polecić.
Mamy również lakiery, tutaj są prokolory. Takie błyszczące, mieniące się, zapomniałam nazwy, gel shine i efekt, o właśnie, holograficzny. I efekt piasku 3D. I kiedyś był taki kolor topaz, agat. Ja miałam agat taki piękny, niebieski. Naprawdę był ten piasek. Charakterystyczna właśnie taka struktura. Wspaniała na paznokciach. Może się skuszę na ten ruby? Moje ukochane kredki 9,99. Właściwie to są konturówki do oczu. Miałam Twilight Sparkle. Sugar Plum mam. A chcę jeszcze kupić Bronze Sugar i Black Eyes. I co mogę powiedzieć, że jak do tej pory Sugar Plum z tych jest najtrwalsza. Oczywiście z tych, które miałam. Emerald Glow zbyt trwała nie była, ale był dosyć ciemnozielony, wręcz wpadający w lekką jakby czerń z drobinkami. To był taki kolor Twilight Sparkle, bardzo ciemny, niebieski. Sugar Plum, no tak jak tutaj, śliwka, ale kolor naprawdę zacny. O, taki cudowny kolor właśnie. Mamy 5 nowych odcieni szminki. To są szminki ultramatowe. Osobiście uważam, że Popping Pink wygląda jak Electric Pink. Cena to 15,99. I mamy też takie śliczne, mieniące się lakiery za 13,99. Mamy także nowość Unlimited Drama. Tusz, którego nie miałam, sztuczne rzęsy za... Tak wyglądają. Za 33,99 5 ml kleju i 20,99 za 100% nylon, sztuczne rzęsy. O! Mamy też paletę 69,99, ale ja z tych produktów nic nie miałam. Zatrzymam się przy konturówkach, ponieważ mam Tanzanit i Bronze Diamond. I Tanzanit jest bardzo, bardzo trwała, podobnie jak Bronze Diamond, ale w załamaniach powieki niestety się wyciera. Więc jeżeli chcecie na przykład zrobić sobie kreskę taką, jakby to określić, bez takiego, wiecie, wywiaska jaskółczego, który sięgnie w załamanie powieki albo sięgnie poza powiekę, no to jeszcze raczej powinna być trwała. Natomiast mnie się nie rozpłynęła mi się nigdzie oprócz załamania powieki. O, tak jak tutaj, jak się wiecie, zamyka się oczko, jest taka zmarszczka, o, i tutaj się ściera. Oczywiście trzeba potrzeć palcem, żeby się starła, bo czymś innym, ale tak mówię na wszelki wypadek. Bo właśnie ja też, jak testowałam te produkty, jak zamówiłam, jeżeli nie oglądałyście, to zostawię Wam gdzieś link albo jakiś odsyłacz do tego unboxingu, gdzie właśnie testowałam te dwie kredki na dłoń i zauważycie, że jedna nie chciała się zmyć. Zobaczycie, która jest taka mocna. Mamy też minus 50%, 55% na tusze,
gdzie jest tuż geniusz i ja miałam też Winged Out, który wydłużał rzęsy, rozdzielał, ale no ja jednak wolałam lekkie pogrubienie, bo efekt tego był bardzo naturalny i uwielbiam tuż Mark z efektem sztucznych rzęs, który naprawdę pogrubia. Tuż, bo wzięłam go przed chwilą, wygląda tak. Ja już go używam i używam. Ma taką szczoteczkę. Dobrze, pogrubia, ale można też uzyskać i naturalny efekt, i efekt sztucznych rzęs. Tylko trzeba po prostu z nim pracować. Mamy też promocję, jeżeli ktoś lubi szminki Luxe. Pomadki te odżywcze w czterech odcieniach mamy. I tutaj mamy odcienie OT, których ja akurat nie miałam. Jest to szminka z jedwabiem 14,99. Więc jeżeli lubicie szminki Luxe, serum kosztuje 25,99. Mamy więcej produktów Luxe. O, tutaj się zatrzymam na tych produktach. Mianowicie to jest ten balsam z Color Trend. A faktycznie, z serii Avon Care chyba nie ma z olejem kokosowym. Z kokosem ja miałam wanilię i melon i stwierdzam, że kokos najlepiej na wierzchu odżywił moje usta, przy czym ma piękny zapach i słodki smak. Także bardzo, bardzo polecam. Mamy również lakiery Gel Shine za 9,99. Przepiękne kolory. Uważam, że ten to jest naprawdę świąteczny. Nie będzie się trzymał podobnie jak Procolor, jeżeli sprzątacie dużo z wodą. Lakier musi dobrze zaschnąć, stawić się z paznokciem. Wtedy może można coś robić. Ale ja mam to szczęście, że pomaluję paznokcie, odczekam jakiś czas i mi odpadają. Dajcie znać, czy Wam też. Mamy produkty do brwi. Modę. Przepiękne bransoletki w kolorze złota, srebra i różowego są. To naprawdę pięknie się prezentują. Na tym się zatrzymam, bo bardzo mi się podoba ten pierścionek. Mamy powlekane biżuterię 18-karatowym złotem lub posrebrzane. I tutaj jest cynk, stal, tytan, szkło. No. I to jest materiał, z którego to ma być zrobione. Korci mnie kupić ten pierścionek. Pasowałby mi. A tutaj kolczyki Arabella. Akryl, stal, stal nierdzewny, aluminium. I powiem szczerze, że to wygląda jak żywica epoksydowa. Przypomina mi żywicę epoksydową. Bardzo piękne, 9,99 za parę. Zegarki. Dajcie znać, czy ktoś z Was ma taki zegarek tego typu, czy jakikolwiek w sumie z Avonu i czy po prostu dobrze działa. O, a tutaj mamy kubka niedźwiadka. Z noskiem zmieniającym kolor. I też łapkami po wlaniu gorącej wody. Okej. O, mamy takie śliczne piżamki świąteczne. Urocze, puchate skarpetki. Nie wiem jak wali, ja takie uwielbiam. Takie puchate.
Oj, takie słodziutkie dziecięce skarpetki. Mamy również takie piękne szale. W sumie zastanawiam się, czy nie kupić którego szale, nie mogę się zdecydować, bo zastanawiam się między tymi trzema. O, na kolejnej stronie mamy produkty z Planet Spa i z tej serii miałam i mam dalej olejek z Radiance Ritual. To jest ten olejek. Przede wszystkim za co go cenię, to za to, że on pomaga przy bólach, na przykład mięśni, jak mnie bolała mnie na przykład nerka, rozmasowałam sobie po prostu tym olejkiem ciało, żeby po prostu rozgrzać, bo to jest taki rozświetlający olejek z drobinkami, ale on też jest rozgrzewający. Czyli na przykład jak bolał mnie staw skokowy, rozgrzałam go sobie w dłoniach, posmarowałam, założyłam jakieś ciepłe skarpetki, no i po prostu przestawało mnie boleć, więc za to cenię ten olejek, aczkolwiek mam wrażenie, że stara wersja była lepsza. Miała więcej drobinek i lepszy, znaczy mocniejszy zapach. Aczkolwiek ten też jest śliczny. Pachnie olejkiem oat. Mamy też maseczki do twarzy. Akurat jestem w fazie testowania tej z węglem. Po wywietrzaniu alkoholu. Ten zapach maseczki węglowej jest całkiem przyjemny, znośny. Buźka jest całkiem gładka, więc spoczko. Tą piankę właśnie skończyłam, będzie denko, więc zapraszam na filmik z denka, który się pojawi pod koniec grudnia. Już do niej nie wrócę, bo niestety po dłuższym stosowaniu wysusza skórę. Może by się nadała do skóry normalnej. Nawet tłusto dosyć mocno mi wysuszyła, więc ja za nią podziękuję. Może do normalnej też by się za bardzo nie nadawała, chociaż ja w strefie T mam tłusto, a policzki mam suche i wrażliwe, więc zawiera kwasy. Więc jeżeli ktoś się zdecyduje na piankę z kwasami AHA, to po umyciu, jeżeli jest słońce i się wychodzi, to trzeba pamiętać o kremie z filtrem, żeby nie wywołać większych podrażnień skóry. Mamy całą serię produktów z Avon Care i ja chcę sobie kupić ten olejek z lawendą, bo jeszcze go nie miałam. Całkiem lubię zapach lawendy, ale jeżeli któraś z Was go miała, to dajcie znać, czy nie jest taki duszący, czy po prostu nie jest bardzo mocny, bo nie chcę, żeby mnie głowa rozbolała. A z serii tej nawilżających żeli do rąk polecam właśnie ten żel nawilżający, bo on ma alkoholu 64%, ale go nie wysusza rąk. Jest taki gęstawy, więc na długo wystarczy. I też jak na alkohol, to zapach jest całkiem znośny. Nie śmierdzi tak jak niektóre płyny do dezynfekcji, co dla mnie jest dużym plusem.
I ja głównie używam go do dezynfekcji klamek, laptopów, telefonów i ładowarek, takich rzeczy, ale na długo mi wystarczy. W sumie. Często go nie używam, tylko teraz, jak miałam izolację i trzeba było wszystko wydezynfekować, to zużyłam 1/3. Więc bardzo wydajny żel. Widzę, że mamy też nowości, maski regenerujące do włosów i ona kosztuje 17,99, podobnie jak olejki i sera do włosów i suchy szampon. Szczotki. O, więcej szczotek. Bardzo ładna szczotka swoją drogą. Tutaj mamy taką wyprzedaż. Miałam tą maskę, rzadsza od odżywki. Lżejsza i... I szczerze mówiąc, odżywka dla mnie lepsza. Co do maski z olejkiem awokado, ona zawiera alkohol i jeżeli nie macie tłustych włosów, to ten alkohol może Wam na dłuższą metę wysuszyć, aczkolwiek ja mam coś takiego, że po umyciu zazwyczaj jak wysuszam włosy, to jest siano, a potem włosy odzyskują swój naturalny jakby, wiecie, blask, pięknie błyszczą, są gładkie, miękkie. Aczkolwiek wolę, kiedy odżywka, tak jak na przykład z Oriflame, z olejkiem awokado, ma glicerynę w składzie i ona jest lepsza. Albo z Avonu polecam tą odżywkę, kompleksowa pielęgnacja jest wspaniała. O tej wodzie właśnie mówiłam, morela i jagody z watą cukrową i słodką wanilą. Przepiękny, słodki zapach. Także jeżeli ktoś lubi słodkie zapachy, to polecam. Mamy też serię dla dzieci. I ja kupiłam ten żel pod prysznic. I on właśnie pachnie truskawkami, aczkolwiek nie są tak mocno słodkie, więc komuś pewnie go dam na prezent, bo jeszcze nie używam. Również mamy ten mygiełki do ciała. Każda za 7,99, więc tylko wybrać sobie jakby zapach, który nam odpowiada. Ładny zapach. Ten jest akurat orchidea jagoda. Ja mam lilię i gardennię, bo lubię zapach właśnie taki kwiatowy, gałkę muszkatołową i czereśnią, też taka kwaskowo słodko-korzenna, coś takiego. I mam też berry cake i to jest zapach ciasta czekoladowego z dodatkiem jakiegoś dżemu owocowego, owoców, bardzo taki słodkawy, piękny zapach, naprawdę na święta będzie świetny. Mam z serii Planet Spa te produkty. Mygiełki używam, żeby odstraszać komary. Akurat teraz już komarów nie ma, ale też zapach rumianku i lawendy jest ładnie wyważony. Podobnie jak w kremie. Kremy z tej serii Planet Spa są dosyć treściwe. Akurat ja testuję ten. Zaraz Wam pokażę. Z bergamotką i cytryną i bardziej czuć cytrynę, więc ten krem jest dobry, nawilża ładnie, tylko po prostu zapach nie mój. Natomiast uwielbiam z tej serii ten mój najulubieńszy, najukochańszy, po prostu wspaniały, świetny krem z eukaliptusem i olejkiem miętowym. Uwielbiam ten zapach po prostu. Czuć miętę z eukaliptusem. Wspaniale przełamane, uzupełniające się, zrównoważone zapachy.
Świetnie nawilża, konsystencja jest taki gęstawy, treściwy, wspaniały krem i bardzo, bardzo Wam polecam i mam nadzieję, że go nie wycofają, bo widzę go w Focusie. Nie jestem pewna, czy w tym grudniowym, czy już w styczniowym. Na wyprzedaży. No, więc będę chyba musiała zrobić spory zapas któregoś miesiąca, bo trochę się obawiam, że zostanie wycofany mój ukochany krem. Chyba, że zostanie zmieniona tylko szata graficzna. Ale te opakowania są bardzo luksusowe. Moim zdaniem. Podlinkuję Wam unboxing, gdzie będziecie mogli zobaczyć sobie. Tutaj mamy promocję na płyny 10,99 za 500 ml. Uważam, że świetna cena. I są też moje ulubione luksusowy bukiet kwiatów. Wąchałam też ten lawendę i patchouli, gdzie jest napisane, że to ma być chyba eukaliptus i olejek kamforowy, czy coś takiego. Tutaj jest też lawenda, mandarynka, lawenda i piżmo, bardzo piękny zapach. I ten mulled spice, też bardzo ładny zapach. Korzenne przyprawy, właśnie czuć taką pomarańczę, jakby żurawinę, jakieś goździki, cynamon, coś takiego. Więc naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Płyny są bardzo wydajne, robią świetną pianę, więc nawet do małej kąpieli troszeczkę nalejecie, będzie super piana, a jak nalejecie dużo, no to już będzie piana na całą wannę. Ja akurat nie przepadam, ale co kto woli. Jak ktoś lubi długie kąpiele, to polecam. Jest też nowsza seria Encanto Inspiring. Ona jest z soczystymi owocami, kremowym fiołkiem i słodkim karmelem. I chyba mam jeszcze próbkę balsamu i do tej pory go nie przetestowałam. Zapach owocowo-słodki, ale... Czy ja tu czuję karmel, to ja nie wiem. Więcej serii Encanto. Wszystkie zapachy są dosyć ładne. I uważam, że są warte uwagi. Po prostu trzeba sobie znaleźć odpowiedni zapach. O, mamy też więcej tych płynów, tym razem 1000 ml. I ten Winter Wonderland to jest świąteczna szata graficzna tego zapachu. Goodbye Tension. I też widzę, że o, jest też zapach szalotka. I też widzę, że niektóre są ostatni raz w regularnej sprzedaży. Zaspoileruję, że zmienia się szata graficzna. Mamy też takie żele pod prysznic. 750, 720, przepraszam, mililitrów. Każdy 15,99, a przy zakupie dwóch 13,99 za sztukę. Tutaj również mamy za 7,99. Naprawdę uważam, że fantastyczne oferty, bo mamy mamy te pierniczki, mamy te chłodzące dla mężczyzn, mamy cherry bomb, ale też mamy mydełka, mamy te kremowe żele pod prysznic, te nowsze 400 ml, zobaczcie, kokos i ta malina. Jeżeli lubicie naprawdę te zapachy, to warto się zaopatrzyć. Tutaj za 6,99 każdy produkt, zobaczcie, jakie świetne promocje. Balsam po goleniu, szampony, co tu jeszcze mamy, spray do stóp, ta seria z zieloną herbatą, jest mydełko w płynie, są żele, są te płyny do kąpieli pół litra, więc naprawdę nic, tylko coś wybierać i kupować. Sama bym kupiła wszystko, ale nie wiem, kiedy ja to zużyję. Ale może się skuszę na te dwa mydła, serio, bo mam taką ochotę na te dwa mydła i ten żel jeszcze pierniczkowy.
I na kolejnej stronie mamy nowości, czyli 8 nowych odcieni szminek tej popularnej serii Avon True Color, gdzie moja ulubiona to była do tej pory Totally Tweak. Ja już odwykłam, szczerze powiedziawszy, od szminek, bo testowałam jakieś nowości, kupowałam próbki, część pomadek, które miałam, już mi się przeterminowało. Też zmienił się mój gust co do kolorów. 8, 9, 10, 9 za szminkę, ale powiem Wam, że bardzo mnie kusi ten Eternal Flame i już go dodałam do koszyka, bo będę niedługo składać zamówienie, także spodziewajcie się unboxingu. Enduring Wine. Nie mam pojęcia, po co mi taki ciemny kolor, ale on jest piękny. To jest jak połączenie Totally Tweak i Eternal Flame. Ten Glazed Almond też piękny. No i Eternal Flame, czyli będą też moi faworyci. Miałam kiedyś Sunset ładny, aczkolwiek teraz mam taki sam odcień z serii tej szminki z Avon Trend, bo dorwałam na wyprzedaży... Dorwałam na wyprzedaży właśnie w tym czerwonym, takim metalicznym, błyszczącym opakowaniu i ona ma taki sam kolor i podoba mi się, więc na razie będę używać tamtą. I również z tej serii, co była tam, na której stronie z włosami, mamy też nowość. Odżywcza maska do włosów, też 375 ml za 17,99. Przepraszam, jeśli słyszeliście mojego kotka. I dobiegamy już do końca. Mamy też ampułki liftingujące, krem aktywujący witaminę D. Miałam próbki, jest tak minimalnie, bardzo, bardzo minimalnie lepki na samym początku. I też czuję, że skóra jest taka miękka, przyjemna. I tutaj za 29,99 mamy Wild Country, który z tego, co się dowiedziałam, jest bestsellerem. A nie, to Wild Country zwykły, a to jest Spirit. Wild Country jest bestsellerem, jedynym bestsellerem męskim. I mamy też Persif Silk, gdzie mamy mandarynkę, piżmo i jaśmin. A Wild Country Spirit ma złoty bursztyn, dzika szałwia i akord skórzanego siodła. Cóż, mam żel do twarzy z szałwią, więc tutaj szałwię wyczuwam. I taką ciepłą nutkę. Bardzo ładny zapach. A na ostatniej stronie mamy zapachy 30 ml za 19,99. I tutaj mamy Attraction i Lak dla niej i dla niego. Kochani, w tym odcinku, w tym filmiku właściwie to już jest wszystko. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawiajcie łapki w górę i komentarze. I dajcie znać, które produkty Wam się sprawdziły, co sądzicie o tych produktach z tym mleczkiem, tak jak ten kokos i malina, te bardziej mleczne żele pod prysznic i co sądzicie o tych pierniczkowych właśnie mydełkach i żelach, ponieważ no ja jakby nie testowałam tego, który zamówiłam, bo on jest na prezent, więc nie mogę go ruszyć, ale chętnie się dowiem Waszych opinii o produktach. Powiedzcie, co Wam się najbardziej spodobało, co nie. I do usłyszenia niedługo w kolejnym filmiku. Pa!